Jedzenie specjalne albo typ specjalny. Jestem w moim traku. Trzepa już nie ta sama. Jadę w jedną podróż na platformie. To jest coś takiego jak burto firanka w Polsce, ale ciut inna, bo nie ma burty. Firanka jest inna, bardzo łatwo otwierana. No i towar musi być tutaj już spięty, konkretnie spięty. Także wyzwanie przyjąłem. Teraz przyda mi się moje doświadczenie europejskie, bo tutaj w Stanach nigdy nie bawiłem się w spinanie pasami ani łańcuchami. No cóż, spróbuję. Jak mi się będzie podobało, może będę jeździł dłużej na tej platformie, bo kierunki są ciekawe. Koleś mi mówił, że nawet pojechał z Ameryki na Nową Fulandię. Jedziemy do Nevady i do Idaho. Pręty do pól naftowych albo diabli wie czego. Jeszcze nie wiem do czego to jest, ale na pewno jest to coś związanego z wydobywaniem surowców. I jedna ważna rzecz, którą się robi, się jeździ na flatbedach. Przejechałem jakieś 60 km, stanąłem i docisnąłem wszystkie pasy, bo ładunek trochę podskakiwał, ułożył się. Teraz docisnąłem jeszcze raz. Wieczorem sprawdzę, czy są dalej naciśnięte. I to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o wyjazd na flatbedzie. Bo trasa do rozładunku będzie wyglądała tak samo jak na chłodni. Ja tego nie ładowałem, przygotowali mi na bazie. A przygody zaczną się na rozładunku. Rozpiąć to jest łatwe, każdy o tym wie. Tylko później, jak będę coś ładował, będzie ważne to, żeby dobrze zabezpieczyć towar. Mam łańcuchy, mam pasy, mam skrzynię pod tym. Także powinno być dobrze. Ja się w ogóle tego nie obawiam, no bo mówię, jeździłem trochę na plandece 9 miesięcy, prawie rok w Polsce, w Europie na przerzutach, także no wiem co to jest, są pasy, co to, a tutaj otworzyć tą firankę to jest naprawdę zabawa dla dzieci. Zobaczycie to podczas rozładunku. A tymczasem widoki, no znane widoki. Będzie tak, 3 dni spokojnej jazdy. Ontario, Michigan, Indiana, Iowa, Nebraska, Wyoming. Za Salt Lake jedziemy do Idaho i później z Idaho pojedziemy drogą boczną do miejscowości Elko. Tymczasem w trasę! Temperatura spada. Jak ruszałem rano było 16 stopni, teraz jest 9. No i wjechałem już w tą nawałnicę. Na szczęście na razie deszcz, ale im bliżej Wyomingu, tym bardziej może się zmieniać. Jeszcze się łudzę, że jak dojadę do Wyomingu, to już ta fala minie, bo ona idzie w moją stronę takim zawijasem. Także wolałbym uniknąć śniegu, bo w kwietniu jeszcze w Wyomingu mogą być jaja. Dobrze znam te klimaty, mimo że kwiecień, połowa kwietnia, to wiedziałem, że tak może być. Dzisiaj rano wiatr wiał z tej strony, teraz wieje z tej strony i to znaczy, że przejechałem przez środek systemu meteorologicznego, bo on się kręci dookoła siebie i przejechałem przez front z ciepłego powietrza w zimne. Tu już jest 0,1 stopni, zaczyna padać śnieg, ten deszcz, który padał wcześniej, zmienił się w śnieg i to nie jest nic dziwnego, jesteśmy już 1266 metrów nad poziomem morza. No i do Wyomingu będzie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I tam może być jeszcze zimniej, może być jeszcze więcej śniegu. Mnie to nie przeszkadza, bo ja dzisiaj się nie wbijam daleko w Wyoming. Jadę już 9 godzin, także jeszcze mogę 2 godzinki, mam jakąś godzinkę do Wyomingu. Mi się wydaje, że to pojadę do Cheyenne. Amerykanie mówią na to Cheyenne. I nie ma co się dalej pchać, bo w Wyomingu nigdy nic nie wiadomo. Jak mi się nie śpieszy, to po co jechać? Chociaż to i tak nie są złe warunki, nie? No ale i tak, za półtorej godzinki stanę. Jutro mam nadzieję. Znaczy nie, jutro na pewno ten system już daleko sobie pójdzie na wschód, a przed nami będzie zimny, zimowy Wyoming i ładne widoki. Raz w Wyomingu mnie złapał śnieg w czerwcu. Nie na początku, tylko tam gdzieś na końcu, przy Evanston. I lato trwa w Wyomingu 2 miesiące, 3 miesiące. Chociaż teraz ten klimat jest całkiem inny, zmienia się. Niemniej jednak w Wyomingu nigdy nie wiadomo, kiedy jest śnieg. Mówię, mnie raz złapał w połowie czerwca, no nie aż tak dużo, ale mimo wszystko śnieg. Z lata wjechałem w zimę. Wczoraj było 26 stopni, dzisiaj jest 0.
i będzie w nocy na minusie. No to mamy znowu zimę. To jest cały Wyoming. Komunikat był na autostradzie, że droga jest zamknięta między Cheyenne a Laramie. Że zjeżdżamy na truck stop. O, już wszyscy zjechali na truck stop. Także już nawet miejsca na truck stop nie będzie. Kurde. Trzeba było mi wcześniej wstanąć. A mniejsza z tym. Takie życie. Nic pan nie zrobisz. I taki to był. Ostatnie miejsce na truck stopie. Znalazłem i tu było troszeczkę ciężko cofnąć. Bo jest ciasno. Ale udało się. Minęło 13 godzin od kiedy rzuciłem kotwicę na tym truck stopie. Śnieg pada dalej. Jest go więcej. Autostrada jest cały czas zamknięta. I ludzie już stają gdzie popadnie na truck stopie. Jest cały zablokowany. Tutaj jesteśmy 1700 metrów nad poziomem morza. Tam gdzie jest autostrada zamknięta jest 2500. Także tam jest jeszcze gorzej. W Wyomingu już coraz częściej zamykają prewencyjnie te autostradę, żeby uniknąć karamboli, bo tutaj taki był jeden słynny karambol w tamtą zimę. No i dobrze, po co mają ludzie ginąć przez głupotę? Chociaż warunki, wydaje mi się, nie są aż tak złe, chociaż nie wiem, bo nie jestem tam na górze. Ludzie już nawet śpią na pompach. Gdzie popadnie, po prostu gdzie popadnie. I mi się dobrze udało wczoraj znaleźć miejsce, bo to musiało być ciut przed zamknięciem drogi. Ja chciałem jechać jak najdalej, bo myślałem, że przyjadę, ale patrzyłem na mapie, to odcinek zamkniętej drogi jest około 200-300 km, także prędzej czy później by mnie to złapało. Tak w Wyomingu jest, czasami autostrada jest zamknięta po 2-3 dni. To jest kwiecień. Także wracamy do kabiny, pijemy kawkę i czekamy. No. Nic w takim przypadku nie da się zrobić. Prognoza pogody jest taka, że przez następne 8 godzin albo i dłużej nie otworzą. Patrzę, jak mogę pojechać inaczej, bo ja w sumie jadę gdzieś tu do góry, nie? To mógłbym teoretycznie pojechać tu, później tu i tam, gdzie chcę jechać. Tylko patrząc na różne opcje na mapie, to mi daje 200 km więcej. No i ja nie mogę, jak gdybym sam mógł podejmować decyzję, to prawdopodobnie bym pojechał. Poczekam jeszcze 2 godziny i się spytam mojej firmy, czy pozwalają mi jechać na ten objazd, czy nie. No bo tak siedzieć bezczynnie, to mnie zaczyna to wkurzać. A tu ta nawałnica jest tutaj, na górach skalistych, trochę jeszcze zachodzi na Wyoming. No i im dalej, tym lepiej. Także to bym trochę północą objechał. Tu nie ma tak właśnie bezpośredniej drogi prosto. Tutaj jeszcze by było dość nieciekawie, jeżeli chodzi o pogodę. Ale przejezdnie, a tu jest całkowicie zamknięte, odtąd dotąd, ten mały kawałek Wyomingu, tutaj uderzyło, cholera, nie wiem co robić, z 10 poczekam jeszcze do 12 i dzwonię do firmy. Ten głupi śnieg bardzo powoli odchodzi, bardzo powoli. No, tutaj to samo jest, tam gdzie bym miał jechać, ale tam drogi są otwarte. Firmy nie otwierają, firmy nie. Nie odbierają telefonów i jest niedziela i jestem zostawiony sam sobie, a ja takiej decyzji o 200 km nie mogę podjąć, niestety, bo później dostanę w plery. Nic, dość czekania. Dzwonię na komórkę szefa. Sorry to bother you on the weekend, sir. I'm stuck in Wyoming. Is closed and doesn't seem that it's gonna open. I could take a detour of 120 miles more and make the delivery tomorrow. Wind and snow. If I go north to Casper and then I cut through to Idaho, the roads according to WYDOT, Wyoming DOT, are okay to roll. Because the depression is just in the Colorado area and just a bit of Wyoming, you know, and it's closed. I'm heavy fuck, 42,000 pounds. I got the carton. Yeah. I can go.
Thank you very much, sir. Bye. Jedziemy dookoła. Polecimy tak, no. Z Cheyenne do góry, do Casper. I z Casper tu polecimy. Mógłbym już tu odbić, bo tu już otwarta, ale na 80 się nie będę pchał. Pojadę sobie tutaj kanałem. I dzisiaj chcę dotrzeć do Cokeville. Albo może jeszcze pojedziemy jakoś tak, bo też można by tak pojechać w sumie. Może tak pojadę właśnie, jeszcze bardziej północą i pojadę sobie drogą, którą jeszcze nigdy nie jechałem. Zobaczę, podejmę decyzję w Casper, jaka tam będzie pogoda. No, zaledwie 100 km na północ od Cheyenne już jest czysto, także tam będę jechał, objadę całą tą nieprzyjemną sytuację. Tak często jest, że te wiatry trzymają się blisko gór skalistych, gdy są jakieś nawałnice i może to tak tam stać, kręci się dookoła siebie przez dzień, dwa, czasami trzy. Także dwie godziny jazdy na dworze, zwiedzę sobie trochę Wyomingu, chociaż Wyoming jest podobnie wszędzie taki sam, znaczy nie, na pewno jest wiele pięknych miejsc, ale drogi są raczej w takich terenach łatwo dostępnych. No i co, no. Przynajmniej jutro rozładuję według planu, a oni i tak mi zapłacą za ten objazd. Także spoko luz, pykamy sobie. Także to był dobra decyzja z mojej strony i ze strony firmy, że mi puściła, bo przed chwilą patrzyłem i autostrada 80 cały czas jest zamknięta, już jest trzecia po południu. I jest napisane, że jeszcze nie otworzą wcześniej jak za 5-6 godzin. Minimum albo i więcej. Też tam było napisane. A tutaj no, jedzie się elegancko. Tam dalej było tylko napisane, że będą mokre drogi i silne wiatry. Ale wiatry mi nie przeszkadzają, gdyż ważę około 76 tysięcy funtów. Czyli jestem ciężki, 34 tony, 35. Nie, chyba 34. Także wiatry w tym przypadku mi nic nie zrobi. Tym sposobem dojadę jutro na rozładunek. Nie dojadę dzisiaj do samego celu, bo taki oryginalnie był plan, ale mimo wszystko jutro zdążę na rozładunek, a jutro i tak nie miałem dużo jazdy, bo będę musiał to rozładować i podjechać jakieś 300 km do Nevady i tam nie mogę w poniedziałek zrzucić, tam mogę dopiero zrzucić we wtorek rano. Także nie stracę nic czasowo. Ogólnie. Tyle tylko, że dzisiaj nie dojadę do pierwszej zrzutki. Zostanie mi jakieś 200 km, ale to jutro rano, nie ma problemu. Zaraz zjeżdżamy z autostrady, dojeżdżamy do miejscowości Casper, zjeżdżamy z autostrady i będziemy się kierować na kanały Wyomingu. Górna część Wyomingu. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Miałem coś jeść na tych bezdrożach. Dzisiaj jest bigos z chlebem. I nie byłbym sobą, gdybym nie wyszedł na zewnątrz na chwilę. Przed nami zjazd w dół. Będę gdzieś tam doliną jechał. I później odbiję już w dół na południe Wyomingu.
Wiaterek, wiaterek. Pięknie to jest. Zachodziło, zachodziło słońce, aż w końcu prawie zaszło. To już jest 30 w Idaho. Koniec objazdu był dawno, bo w miejscowości Kemmerer w Wyomingu wjechałem na 30 i tam tak jakbym wrócił na szlak, który już znam, ale którego wy nie znacie. W sumie powinniście go znać z moich filmów, ale niestety nie zawsze ogarniam wszystkie moje ujęcia i mam jeszcze materiał z wakacji, kiedy jeździłem z Markiem i właśnie jechaliśmy tą drogą US 30 w obydwie strony, ale niestety nie miałem jeszcze czasu tym się zająć. Cóż, to był udany dzień, mimo tego, że miałem objazd, znaczy w sumie fajnie, że miałem objazd, bo poznałem nowe trasy, nowe rejony Wyomingu. Będę mógł na mojej mapie zaznaczyć, że pewne drogi zaliczyłem i więcej znam topografię Ameryki. Doświadczyłem ją na własnej skórze. Jutro dzień rozładunku.